się pracować, to powiem, co mnie najbardziej wkurwia w podejściu Polek i Polaków do polityczek i polityków. Ich infantylne podejście, takie drobnomieszczańskie, takie na kolanach, takie po prostu wybielające wchodzenie w szwadrony nieformalnych internetowych troli, którzy chodzą po wszelkiego rodzaju stronach, gdzie publikuje się wiadomości na temat ich idolek i idoli i ich bronią za wszelką cenę. Tak jakby każda ryca na wizerunku miała spowodować, że natychmiast ta osoba nie zostanie wybrana, nie zostanie ich reprezentantką, bez patrzenia na drugą stronę medalu, że jeżeli nie będzie korygować swoich działań i zostanie wybrana, to będzie tylko gorzej i gorzej. I da im dalej w las, tym ciemniej po prostu. A to wynika z natury ludzkiej psychiki. Polityk i polityczka to nie jest jakiś kurczę pluszowy miś albo kwiaty, jak w tej piosence. To nie jest celebrytka i celebryta, którzy mają tańczyć nam na piłce albo recytować wierszyki, a my mamy bić brawo, robić selficzki i serduszkować na Instagramie. Polityk i polityczka mają zarządzać dobrem publicznym, majątkiem publicznym. Nic więcej i nic mniej. Polityk i polityczka to nie jest guru religijne. Każda utopia dotychczas zbankrutowała, a zbankrutowała pomimo tego, że w modelu teoretycznym wyglądało to wszystko spójnie, ale psychika człowieka nie nadaje się do posiadania absolutnej władzy. Badania psychologiczne pokazują, że nawet bardzo drobna władza, jaką jest władza rodzicielska, rodzica nad dzieckiem, powoduje już wypaczenia psychologiczne. Ludziom zaczyna się wydawać, że mogą wszystko. Stają się bardziej optymistyczni, więc zaczynają nieracjonalnie ryzykować. Wydaje im się, że mają rację, widzą więcej, a wszyscy inni, wszyscy, którzy są pod nimi, no to po prostu mają wąskie horyzonty. Rośnie im samoocena, więc pojawia się poczucie wyższości, a czasem nawet pogarda. To wszystko prowadzi do nadużyć, czy to formalnych, na przykład defraudacji finansowych, zatrudniania tylko swoich. No bo przecież ja mogę, ja jestem tego warta. Albo też do nadużyć różnego rodzaju interpersonalnych, czyli mobbingu, czy zwykłego po prostu chamstwa, którego tak nie znosimy. Dlatego też afirmując naszych Tusków, Kaczyńskich i Biedroniów, czy Barbary Nowackie, żeby tutaj wstawić jakąś kobietę, po prostu tym ludziom szkodzimy. My ich demoralizujemy bardziej niż ich własna psychika może im to uczynić. Ludziom szansy, żeby skorygowali swoje działania i zaczęli zachować się ostrożnie i przestali popełniać błędy. Oni się po prostu zaczynają kompromitować, tak jak na przykład Petru. Kolejni idole wchodzą na scenę polityczną, ludzie darzą ich uwielbieniem, śpiewają piosenki, po prostu oczekują ich na białym koniu i za chwilę się zdarza jedno potknięcie żenujące, drugie coraz bardziej żenujące, a w końcu kończy z poparciem 1%. A ludzie znowu są rozczarowani, ojej, no co to się stało, no taki był wspaniały, tak? Taki był wspaniały, no i cholera, no na tych politykach to nie można polegać. No ale właściwe podejście do polityków demokracji to jest przede wszystkim ograniczone zaufanie, a po drugie racjonalne, krytyczne myślenie, jeżeli chodzi o postulaty, które przedstawiają. Tu ludzie się powinni opanować, bo zaraz kolejna kampania i będzie znowu to samo. Będą pretensje do mediów, które ośmielą się powiedzieć cokolwiek, co stawia idolkę lub idola politycznego w gorszym świetle. Jakby on sam już dostatecznie sobie się nie stawiał. To wszystko demoralizuje tych ludzi, degeneruje naszą scenę polityczną. Po prostu to nie o to chodzi. Jeśli chcecie mieć ludzi jakiegoś idola, idolkę, to są aktorki, są piosenkarze, są prezenterki lifestyle'owej telewizji na przykład. No nie polityka, no demokracja po prostu na tym nie polega. Jeśli marzycie o utopii, to zdawajcie sobie sprawę z tego, że tego się nie da pogodzić z demokracją, dlatego że świat i społeczność jest żywym organizmem, który cały czas się zmienia i nie można nałożyć sztywnych struktur myślowych i sztywnych koncepcji na dynamiczny, żywy organizm. To proste.